Cześć dzieciaczki, z tej strony Barbie. Od niedawna jestem pediatrą i mogę badać i leczyć dzieci. Zobaczcie tylko, mam własny gabinet lekarski. Tutaj jest miejsce dla małych dzieci z taką specjalną małą karuzelką do zabawy. Dzieciaczkom na pewno nie będzie się u mnie nudzić. A na dole mamy miejsce na różne płyny i butelki. Bardzo mi się to wszystko podoba. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjmę pierwszych pacjentów. Teraz idę się przygotować, a wy dajcie łapkę w górę i zostańcie ze mną. Chelsea, jesteś gotowa? Ale na co? Jak to na co? Dzisiaj masz bilans, zapomniałaś? Jaki bilans? To znaczy, że idziemy do lekarza? Tak, idziemy do Barbie. Sprawdź tylko, czy dobrze się rozwijasz, to nic strasznego, zobaczysz. A możemy nie iść? Albo iść jutro, albo po pojutrze? Chelsea, proszę cię, chyba się nie boisz. No, zbieraj się, już. O nie, nie chcę iść na żaden bilans. Co by tu wymyślić? Może powiem, że mnie boli brzuch. O nie, to nie jest dobry pomysł. Z bolącym brzuchem skipper też mnie zabierze do lekarza. Chelsea, czekam. Za późno, muszę iść. Jesteśmy na miejscu, teraz musimy poczekać na naszą kolej. Siadaj, Chelsea. Dzień dobry, pani na bilans? Tak, jestem umówiona na 12:30. O, a my na 12:15. Jesteśmy przed panią. Słyszałaś, Chelsea? Chelsea? Gdzie ty jesteś? Skipper, ja chyba pójdę jednak do domu. Zapomniałam, że mam lekcję do odrobienia. O, widzę, że ktoś się tutaj boi. Nie, ja tylko... Zapraszam, Chelsea. Już? A może ta pani z bliźniakami pójdzie pierwsza? Proszę. Jak chcesz, możesz wejść z nami i popatrzeć, jak Barbie bada bliźniaki, okej? No dobra, wejdę z wami, dziękuję. No dobrze, to kogo my tu mamy? Milenka i Antoś, tak? Zgadza się, pani doktor. Proszę położyć dzieciaczki w tym miejscu. Muszę je zważyć i zmierzyć. Milenka, Antoś, cichutko. Pani was tylko zważy. O, jakie one słodkie, Barbie. Jak pani go wożą. Gugu gaga, gugu gaga. Świetnie sobie radzisz, Chelsea, z moimi dzieciaczkami. Dobrze, mam już wszystko. Milenka waży 5 kilo, a Antoś 5200. Pani doktor, czy to prawidłowa waga? Jak najbardziej. Dzieci rosną jak na drożdżach. Bliźniaki, halo. Jestem Chelsea. O, Barbie, bliźniaki zaczęły płakać. Co mam robić? Spróbuję czymś zabawić Chelsea, na przykład karuzelą. Okej, spróbuję. Zobaczcie, Milenka, Antoś, jaka fajna karuzela! Jak się rusza! Udało się, śmieją się! Chyba im się podoba! Chelsea, może w przyszłości zostaniesz asystentką Barbie? Dobrze sobie radzisz z dziećmi! W sumie to podoba mi się tutaj, naprawdę! A teraz zbadamy sobie serduszka stetoskopem. Spokojnie. Już po wszystkim, nie masz się czego bać. A teraz twoja kolej, bądź dzielny. Pięknie. To mamy. Okej, chyba to już wszystko. Potrzebuję jeszcze parę informacji od pani. Dobrze, już idę. Nie martwcie się, Bobasy, popilnuję was. Pobawimy się karuzelką, co? Co się stało? Bobaski! Hej, bliźniaki płaczą! Nawet karuzelka nie pomaga! Co ja mam robić? Ojej, pewnie zgłodniały! Już pora na mleko! To ja pomogę! Nakarmię Milenkę! Dziękuję, Chelsea! Ale głodomorek! Antoś też wypił całą butelkę. Naprawdę zgłodniały. Zdaje się, że to już wszystko. Bliźniaki świetnie się rozwijają. Są zdrowe jak ryby.
Kolejny bilans za 2 lata. I to już? Nie ma żadnych zastrzyków ani nic? Mówiłam ci, Chelsea, nie ma się czego bać. No to fajnie, to ja chcę takie badania. Wskakuj na wagę, Chelsea. Już się robi. Waga prawidłowa, teraz wzrost. Ciekawe, czy urosłam. 122. Mierzysz 122 cm. Wzrost odpowiedni do twojego wieku. A teraz obejrzę twoją postawę. Stań prosto. Świetnie. A teraz tyłem do mnie. Bardzo dobrze. I jeszcze kręgosłup. W porządku. Chelsea, mam już wszystko. Spisałaś się na medal. Dzięki, Barbie. Wiesz co? Chyba zostanę w przyszłości pediatrą. Bardzo mi się podobała opieka nad dzieciakami. Tak jak ty. Świetny pomysł, Chelsea. Pamiętaj, możesz być kim tylko chcesz. To już wszystkie wizyty na dziś. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!